1 czerwca 2022 roku, pierwsza kolejka trzeciej edycji fazy grupowej i pierwszy mecz w tych rozgrywkach, które reprezentacja Polski rozegra nie pod wodzą Jerzego Brzęczka. Różnie bywało, o ile dobrze liczę, różnie bywało z przyszłością selekcjonerów po tych rozgrywkach. Miejmy nadzieję, że świetlana przyszłość przed Czesławem Michniewiczem. Dzisiaj czas na pierwsze starcie, czas na mecz Polska-Walia, który o godzinie 18 zarówno godzinkę rozpocznie się na murawie stadionu we Wrocławiu i my tę godzinę spędzimy w towarzystwie zacnym. Dzisiaj specjalnym gościem meczyków jest trener Zagłębia Lubin, pan Piotr Stokowiec. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I Maciek Łuczak, nasz redakcyjny kolega z tymi oto dżentelmenami. Jak zawsze merytorycznie potężne meczyki omówią sobie skład Polski, skład Walii i to, czego możemy się dzisiaj spodziewać. Gramy we Wrocławiu, tak w stolicy Dolnego Śląska. Mogę chyba powiedzieć, że ostatnio to stolicy polskiej piłki, bo patrzę, że Dolny Śląsk rośnie w siłę. Śląsk się utrzymał, Zagłębie się utrzymało, za pana sprawą, w dużej mierze. Miecz Legnica awansowała z potężną przewagą do Ekstraklasy. No i Chrobry Głogów jeszcze były blisko, koniec końców. I dzisiaj trener Chrobrego Głogów już były. Jak się okazuje, ma zostać nowym szkoleniowcem Śląska Wrocław. Śląsk chyba w dniu meczu reprezentacji Polski postanowił przyćmić kadrę i informuje, że Iwan Dziurdziewicz obejmie WKS. Co pan na to, panie trenerze? No ja bym do tego dodał jeszcze, że Chrobry otarł się o Ekstraklasę. No właśnie. I mecz dzisiaj też na Dolnym Śląsku. Ja bym dodał jeszcze tutaj trochę prywaty sobie urządzę, że drugi rezerwy Zagłębia Lubin awansowały na szczebel centralny, na szczebel drugiej ligi. A Celiotka najstarsza U18 zdobyła Mistrzostwo Polski i awansowała do Młodzieżowej Ligi Mistrzów. Także rzeczywiście Dolny Śląsk, pan prezes Padewski pewnie tam jest, no unosi się ponad ziemią z dumy, ale rzeczywiście jest, no Dolny Śląsk stoi piłką. A jeszcze wrócę do pytania trenera Dziurdziewicza. Jak pan ocenia jego pracę w Chrobrym? Czy to będzie godny rywal nie tylko w derbach w przyszłym sezonie? Graliśmy, udało nam się zagrać sparing w przerwie na kadrę i widać było, że Chrobry to poukładana drużyna. Mieli wtedy lekką zadyszkę, ale po naszym meczu można powiedzieć, że zaliczyli fantastyczną, no przegrali z nami, ale w sparingu, ale później mieli naprawdę serię niesamowitą. Znaleźli się w barażach, co wcale tego nie zapowiadało. Podobnie zresztą jak Odra Opole, która również grała sparing. Przegrała, a później miała świetną serię. Szkoda, że my nie mieliśmy takiej serii po tych sparingach, ale nie ma co narzekać. Finalnie utrzymaliśmy się. Nie chcę komentować, bo to są na razie doniesienia, tak, czy tak będzie, czy nie. Powinno mnie to interesować, ponieważ moja drużyna pierwszy mecz nomen omen gra według świeżego upieczonego terminarza. Dzisiaj terminarz się ukaże. Gramy ze Śląskiem Wrocław, także czekam na to potwierdzenie i z Iwanem znamy się, bo graliśmy przeciwko sobie. Właśnie w Lubinie pierwszy mecz, tak, na dzień dobry. I graliśmy przeciwko sobie, czy to z Lechem Poznań, czy teraz nawet sparingu z Chrobrym Głogów. Także zapracował sobie na to, żeby pracować w Ekstraklasie, czy to będzie Śląsk Wrocław, czy inna drużyna. Fajnie będzie się z nim spotkać po drugiej stronie boiska. Świat polskiej piłki jest światem małym, mam wrażenie, bo trener wspomina o wszystkich tych okazjach do rywalizacji z Iwanem Dziurdziewiczem. Ja pamiętam, kiedy przygotowywaliśmy taki projekt poświęcony Robertowi Lewandowskiemu, że to przecież Dziuka, jak oni mówią w Lechu Poznań, w Mistrzu Polski, był tym, który wprowadzał młodego Lewandowskiego po ściągnięciu go ze Znicza Pruszków do drużyny Lecha. Na pierwszym obozie byli razem w pokoju, wtedy kapitan Lecha Poznań, Iwan Dziurdziewicz, a dzisiaj proszę, za chwilę trener Śląska Wrocław, a Robert Lewandowski
kapitan reprezentacji Polski na stadion we Wrocławiu wyprowadzi drużynę. No wreszcie, kibice się doczekali, bo dzisiaj mieliśmy w poranku, rozmawialiśmy z Januszem Basałajem o tym, że już było przez pewien moment tak, że Robert Lewandowski wręcz nie chciał grać we Wrocławiu, gdzieś nie lubi tego stadionu, nie wiem, no w końcu się przekonał. Może jeszcze siedziała w głowie ta sytuacja z Czechami z Euro 2012. A widzisz, no może tak, rzeczywiście, no to było jakieś przeklęte spotkanie, natomiast dzisiaj wyjątkowo ciekawe, czy grał wcześniej od tego 2012 roku? To dzisiaj? No to jest do sprawdzenia. Zaraz tutaj otwieraj nową kartę i sprawdzaj. Zobaczymy. Ale skoro mamy w studiu człowieka, który zatrzymał Raków, że tak to ujmę, to mamy też człowieka, który śledził dzisiaj Igę Świątek i doprowadził ją do półfinału Rolanda Garrosa. Jak to wyglądało? Zanim o kadrze, ostatnie już pytanie, nie o reprezentację, a później już skupiamy się na meczu z Walią. No dobrze wyglądało, bardzo dobrze. Jest taki awans naprawdę dosyć spokojny po tym meczu nerwowym w poprzedniej rundzie, tak teraz. Były takie momenty tego meczu, gdzie dosyć wyrównana gra się toczyła, ale na takiej dłuższej przestrzeni wychodziła klasa i jakość Igi zdecydowanie wyższa niż u Jessiki Peguli, więc powiedziałbym, że takie zwycięstwo jak na ćwierćfinał Wielkiego Szlema odniesione w dobrym stylu. Nie powiedziałbym, że tu powinniśmy jakoś piać nadzwyczaj nad tym, jak Iga dzisiaj grała, ale zwraca na pewno uwagę i świetne przygotowanie motoryczne, fizyczne, szybkościowe. To jak ona jest zwinna na korcie, to na pewno jest wielka sprawa. Do tego też na pewno taka umiejętność gry ważnych punktów, bo ona czasem sobie takimi pojedynczymi błędami narobi pewnych kłopotów, ale potrafi z tego wyjść i potrafi wyjść też na własnych warunkach. Jeśli ona wchodzi na dobry poziom, to tak naprawdę praktycznie każda rywalka obecnie w turze jest może nie bezradna, ale bez większych szans. Więc ja myślę, że generalnie w przypadku Igi to chodzi o to, żeby ona utrzymała swój poziom. Jeśli ona trzyma dobry poziom, taki powiedzmy 7-10 gra swój tenis, to ja nie widzę za bardzo możliwości, żeby ona takie mecze przegrywała, szczególnie z kimś takim jak Jessica Pegula, która starała się, robiła wszystko, co mogła, żeby się postawić. Naprawdę ambitnie do tego meczu podeszła, ale no, po prostu jakość tenisowa była zupełnie inna i to wychodziło w tych istotnych momentach. Tak jeszcze dwa zdania o tym, co się wydarzy. Teraz no Daria Kasatkina, no nie ma co ukrywać i nie ma się co bać takich pewnie stwierdzeń, że będzie wyraźną faworytką. Po pierwsze, zdecydowanie lepszy bilans ma Iga, bo on już grał kilka razy w tym sezonie i Iga wygrywała. Dwa, komentowałem jeden z meczów Darii Kasatkiny w tym turnieju, konkretnie z Kamilą Giorgi. Ona wygrała wtedy z Włoszką i to dosyć nawet gładko. Ale drugi serwis Darii Kasatkiny to może być kopalnia punktów dla Igi Świątek, bo po prostu dosyć słabo serwuje w drugim podaniu. To jest takie zaproszenie do ataku rywalki, więc jeśli Iga będzie to wykorzystywała, ona potrafi bardzo dobrze odbierać i to nawet pierwszy serwis, drugi też, jeśli będzie to wykorzystywała, no to trudno sobie mi wyobrazić inny scenariusz niż awans do finału. No oczywiście różne rzeczy się dzieją w sporcie, to tylko sport, ale jeśli zagra na swoim poziomie, to powinno być dobrze. No dobrze, czyli pierwszy etap dnia dla polskiego kibica udany. Teraz sprawdzę, czy Lewandowski grał we Wrocławiu. Dobrze. Ja jeszcze dorzucę, że patrząc na wczorajszy ćwierćfinał. Wspaniały. Nadala z Djokovicem, to rzeczywiście wszystkie rzeczy mogą się zdarzyć. Też śledzę na bieżąco, a nawet w piątek rano udaję się do Paryża. Może uda mi się dostać na któryś z meczów. To już finał tylko pozostanie w przypadku Igi. No jeszcze półfinały kobiet i finał. Półfinały są jutro. Ale mężczyzn. A mężczyzn, tak. W piątek tak, są półfinały, także że zobaczymy. Może się uda, ale rzeczywiście świetny sport do tego przygotowania fizycznego. To jeszcze bym dodał przygotowanie mentalne, bo myślę, że z tym sobie też tutaj zawodnicy świetnie radzą. Co w ostatnim takim obrazie, gdzie Halep no, przeszła takie trochę załamanie, tak, i wcześniejsze problemy innych tenisistów. No, widzimy, jak ważna jest głowa, która może pomóc, ale może również zaszkodzić. Także tutaj no, niesamowita sprawa grać 4,5 godziny i za parę dni kolejny mecz. To jest coś niewybałego. No ale to jest ta elita elit, najlepsi z najlepszych. Ja teraz trochę odlecę, jak ostatnio odleciał Łukasz Wiśniewski przy okazji finału Ligi Mistrzów, zastanawiając się, jakby to było, jakby Rafał Nadal grał w Stali Mielecu boku Grzesia Tomasiewicza. To dzisiaj mamy La Finalissime o 20:45, czyli mecz Mistrza Europy z Mistrzem Ameryki Południowej. Na Wembley Włochy podejmują Argentynę. To pewnie nie obrazilibyśmy się, gdybyśmy mieli finał pań i zwycięstwo Igi Świątek w Rolandzie Garrosie, finał panów i zwycięstwo Rafała Nadala.
I może kiedyś latem, w czasie sezonu, znaczy zimą, w czasie sezonu pokazowego na jakiejś mączce tutaj starcie Rafa, Iga, ale dobra, dobra, lądujemy, słuchajcie, to jest to, co Maciek, lubisz to wyrażenie. Bardzo lubię. Ale widzimy, że mają dobre stosunki ze sobą, często no gdzieś tam właśnie, się zaczepiają w mediach społecznościowych, także dlaczego nie, no jesteśmy w ścisłej elicie, bo przecież Hubert Hurkacz sobie świetnie też radzi przegrał z dobrze dysponowanym Rutem. Zobaczymy, jak dzisiaj ten... A widzę, że trener naprawdę... Słuchajcie, panowie, ja bardzo szanuję. Tak z czym inną, bo dzisiaj mieliśmy tutaj o piłce mówić. No właśnie, no my właśnie. Mamy specjalny format tenisowy, to ja rozważę, czy by trenera tam nie zaprosić, albo jakieś łączenie z Paryżem zrobić. Myślałem, że no, nie ma problemu, jak będzie. Myślałem, to że jakiś mecz tenisowy to... Słuchajcie, ja się tylko dodam. Grał Lewandowski przynajmniej raz, już dalej nie sprawdzałem, ale tuż po Euro 2012 z Mołdawią graliśmy mecz i grał Lewandowski. Za Waldemara Fornalika, tak jest. Są nasi stali goście na czacie. Widzę, że jest was coraz więcej jak zazwyczaj na naszym czacie. To nas bardzo cieszy. Jest i oczywiście Szytom, który pisze o Dziurdziewiczu, który wydaje się, że dojrzał do Ekstraklasy. Od razu rzucony do Lecha na głęboką wodę był wtedy, a teraz w Ekstraklasie sobie poradzi. No i oczywiście Antoni Macierewicz Junior, nasz znajomy dobry z czatu, który wspomina właśnie wygraną Zagłębia w Celiotce. Zagłębia od dawna słynie z szkolenia młodzieży. No i z jednym z tych piłkarzy miał pan do czynienia na swojej pierwszej kadencji, przecież długiej, w Zagłębiu Lubin, z jednym z tych juniorów mówię, bo o Krzyszku Piątku oczywiście doskonale pamiętamy, ale ja bym chciał zapytać o Adama Buksę, bo to on dzisiaj wyjdzie w pierwszym składzie, a nie Krzysztof Piątek. Jak wspomina pan współpracę z tym napastnikiem? Zresztą za chwilę na pewno za naszymi plecami wyświetlimy skład, będzie okazja podejść, omówić sobie, jak to może wyglądać, bo już są do trenera pytania, ale na początek o Adama Buksę właśnie, czy zaskakuje pana jego taki dynamiczny rozwój? Czy zaskakuje? No z młodymi zawodnikami widać, że miał niesamowite predyspozycje i ja ściągałem go razem z Piotrem Burlikowskim z Lechii Gdańsk, gdzie tam no nie grał za dużo i chcieliśmy takiego młodego zawodnika no tutaj do nas sprawdzić. Także widać, że miał potencjał, no takie fajne poruszanie się, fizyczność, jak to się mówi, miał gola, choć na początku no nie zawsze tak było, bo pamiętam Krzyśka Piątka, którego ściągnąłem też, można powiedzieć, z drużyny rezerw na pierwszy trening od razu po moim przyjściu i zresztą tam było wielu zawodników, Jach, Kubicki, Jagiełło, Bonecki i wielu innych i niektórzy, no dzisiaj jak patrzę na tych chłopaków, bo wcześniej z Polonii fajnie rozwinął się Wszołek, Teodorczyk, którzy no nie dostawali tyle może szans takich, a akurat tak się złożyła koniunktura, po moim przyjściu ja dałem im te pierwszoplanowe role do odegrania i świetnie się sprawdzili. Jak patrzę na tych chłopaków, jakie zrobili kariery, jakie robią kariery, jak się rozwija, to naprawdę serce się cieszy, bo czuję tam kawałek siebie i często jak się spotykamy, to jest z dużo serdeczności i też mi gratulują moich sukcesów. Także że fajnie. Adam wtedy może tak nie zapowiadało tego takiego wyjścia, że kiedyś będzie czołowym napastnikiem, ale potencjał miał ogromny, ale wiadomo jak to jest, takie magiczne słowo u nas ulubione, potencjał. Sam potencjał to jeszcze nic, ale on zawsze lubił pracować i rozumiał grę, bardzo inteligentny chłopak i fajnie, że mu się dobrze powodzi. Ja myślę, że to nie jest jeszcze koniec, podobnie jak i Krzysiek Piątek. Uważam, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Także że zobaczymy. W ogóle ten skład jest dzisiaj bardzo ciekawy. Możemy podejść do tablicy. Zapraszam śmiało. A ja jeszcze mam pytanie, czy jak się pan spotyka z Michałem Probierzem gdzieś przy szklaneczce herbaty, to czy się kłócicie o to, kto był odkrywcą tego talentu Krzyśka Piątka? Bo on zawsze mówi, ja go wziąłem do Krakowi, to znaczy, że ja go doceniłem. No ale ja pamiętam, że jeszcze europejskie puchary, przecież on grał wszystko w podstawie u pana. Nie, no ja myślę, że cieszę się, że wyszedł spod ręki polskich trenerów, bo to znaczy, że potrafimy przygotować na poziom europejski. No ale Krzyśka, można powiedzieć, z Dzierżoniowa przyszedł, pierwszy szlif w trzeciej lidze, w drugim Zagłębiu Lubin, ja go wziąłem później do pierwszej drużyny przez dwa sezony, poprzez pierwszą ligę, później Ekstraklasę. W każdym sezonie miał po 37-34 występy
i udało go się fajnie wprowadzić. To jest takie... Eliminacja nie dam się wpuścić. Pucharów, tak, jest. Nie, tak, no spokojnie, eliminacja oczywiście. I wyskoczył, wpuszczaliśmy go wtedy przy Papadopoulosie, przy doświadczonym zawodniku. Czasami grali we dwóch, tak jak tutaj dzisiaj widzimy. Szukaliśmy również różnych takich ustawień, żeby zmieścić dwóch fajnych zawodników, żeby Krzysiek mógł grać też u boku Papadopoulosa. Graliśmy 4-4-2. Czy tak jak tutaj widzę, ciekawy jestem, czy dzisiaj to będzie taki diament, jak tutaj przedstawia nam grafika, czyli Trójka i Zieliński na takiej dziesiątce podwieszony pod dwójką napastników, bo nie ma tutaj skrajnych pomocników, czyli wygląda na to, czy po prostu Zieliński z Klichem będą grali jako boczni pomocnicy i to będzie 4-4-2. Ale myślę, że na Walię, na to ich takie 5-3-3, no piątka z tyłu, czyli na trzech stoperów, 5-3-2, to był idealny system zagrać takim rąbem właśnie. Dwoma napastnikami. A wie pan, czemu się zastanawiam? Bo rodzi mi się takie pytanie. Ja pamiętam, jak wspomnieliśmy tego młodego Adama Bunkse. On lubił często być gdzieś tutaj. Dopiero pamiętamy, że on tak rozkwitł, kiedy w Pogoni, a później już tak naprawdę mocno w MLS zrobiono z niego gościa tego miejsca, nie? Kiedy on kończy wszystko głową i tak praktycznie kręży wokół pola. Tak, ale... A przecież nawet u Paulo Sousy było tak, że on grał nieco głębiej przy lewym, jeszcze jesienią w eliminacjach. Czy może nie być tak, że to będzie takie 4-3-2-1, to co graliśmy ze Szwecją, za Czesława Michniewicza, czyli Zieliński i Buksa nieco głębiej w teorii, a lewy wysunięty. No tutaj nie ma skrzydłowych, typowych skrzydłowych i to jest system, który myślę, że świetnie się sprawdzi, nawet jeśli chodzi o taki pressing na zespoły grające trójką, bo mamy czterech zawodników w środku pola i tam będzie równowaga, nie będą mieli przeciwnicy przewagi w tym środku pola. Za nominalnych wahadłowych będzie odpowiadał albo Puchacz, albo Klich, czy nasz środkowy pomocnik, ale naturalnie może odpowiadać nasz boczny obrońca za ich wahadłowego. Także boki mamy załatwione i w środku mamy przewagę, mamy dominację, możemy podchodzić trójką pod ich trójkę, czyli Zieliński jeszcze razem z Buksą i z Lewandowskim pod ich trójkę stoperów. I w środku też mamy złapane trójką, czyli można powiedzieć, że jest to zniwelowane i możemy grać, tylko możemy agresywnie podchodzić wysoko i odbierać piłkę. Rola na pewno większa w ofensywie Puchacza i Bereszyńskiego, ale to są zawodnicy o inklinacjach ofensywnych i mogą oni dostarczać te dośrodkowania do dwóch napastników. I tu mam pytanie z czatu do pana, bo taką hybrydę widzieliśmy już w meczu ze Szwecją. Tu się nie ma co specjalnie przywiązywać, bo to było tak pisane, powiedzmy, z rana, to znaczy niewykluczone, że Krycha będzie tu, a Góral będzie tu. I czy wyobraża pan sobie sytuację, takie pytanie padło, że Krychowiak po prostu schodzi do rozegrania, wtedy mamy wahadła w fazie ofensywnej i wahadłowi grają wysoko i odskrzydlamy wtedy Walijczyków. No tak, myślę, że taki fortel tutaj trener będzie przygotowywał, będzie to powtarzał, bo tak naprawdę no często schodzi się środkowym pomocnikiem w boczny sektor, nawet nie między stoperów, tylko boczny sektor, wyżej boczny obrońca. To robił Bielik ze Szwecją w pierwszej połowie. I wtedy można powiedzieć, że gramy nominalnie też na trójkę, budujemy te akcje i mamy ofensywnie ustawionych to, co powiedziałem, Puchacza i Bereszyńskiego ustawionych wyżej i w te boczne strefy właśnie wchodzą środkowi pomocnicy. I wtedy przeciwnik no, ma trochę trudności, jak się zachowywać, tak? Bo z jednej strony muszą tutaj uważać na wysoko grających bocznych obrońców i tutaj kto ma wychodzić z tych stref. Także myślę, że to jest fajny system. Poza tym na grających ich dwójkę napastników, bo 5-3-2 praktycznie będzie Walia grała. No i grają taką dwójką napastników. No mamy też duży, silny i mały, bardzo mamy szybki. Mamy też tutaj podwojenie, bo mamy jeden na jeden stoperów i jeszcze mamy Góralskiego czy Krychowiaka jako szóstka do pomocy, do odcinania tych podań, ale chcemy tych napastników odcinać od podania. No ale mamy w tych strefach prawdy, jak to się mówi, w strefie prawdy pod polem karnym przeciwnika. Mamy Lewandowskiego, mamy Buksa, także myślę, że trzeba się spodziewać dużo dośrodkowań, wielu dośrodkowań, grania. To jest system na pewno pod granie, pod to, żeby utrzymywać się przy piłce, budować grę i utrzymywać się przy piłce. To kiedy mamy dominować w tych czterech meczach, jak nie z Walią grającą rezerwami u siebie, tak? Zresztą mówił o tym między słowami trener Michniewicz. Myślę, że jest to
logicznie. Jest to, myślę, taki do sprawdzenia system, szczególnie pod zespoły grające na trójkę, i myślę, że to jest ciekawe. Nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję na to, czy to jest czas na to, żeby eksperymentować, grać, ale dzisiejsza piłka to są zmiany, to są cały czas dostępność tych wszystkich narzędzi, które trenerzy, analitycy mają. No, trzeba być przygotowanym na różne warianty i wykorzystywać. Ja myślę, że wystarczą nam takie mobilne boki w postaci Bereszyńskiego, Puchacza i te dośrodkowania, czy przecież świetnie może dośrodkowywać Krychowiak czy Klich z tych półstref takich. Tak, Klich nawet ma tą piłkę, że sobie zejdzie na prawą i zagra wchodzącemu, nie? Też na pewno łatwiej będzie grać Buksie, gdzie Lewandowski będzie absorbował tych co najmniej dwóch przeciwników. Zieliński do zbierania jeszcze tych drugich piłek. Także mi się osobiście podoba ten system. I czy rzeczywiście tak wyjdzie, jak to będzie w fazie defensywy, jak to będzie w fazie ofensywy, czy w fazie defensywy będziemy szli wysoko trójką Zieliński, Buksa, Lewandowski i to będzie takie 4-3-3, czy będziemy schodzić do 4-4-2, czyli Zieliński będzie schodził w boczny sektor i będziemy bronić w takim klasycznym 4-4-2. No będziemy właśnie obserwować. Będziemy meczu. Obserwować, a w fazie budowania rzeczywiście na pewno boki pójdą wyżej i w te boczne sektory może schodzić któryś z środkowych pomocników. Mamy trzech, można powiedzieć, takich zawodników dużo biegających, agresywnych. Góralski, Krychowiak, Klich, którzy dużo biegają, którzy walczą i tu będzie się ciężko przedostać przez ten rygiel i ciężko będzie Walijczykom dograć te podania do dwójki napastników. Także zobaczymy. No, osobiście mi się to podoba i zobaczymy, bo trener zapowiadał tam różne warianty. Tak. A jakie zagrożenia rodzi ten dobór taktyki i personaliów? Bo mam wrażenie, że gdyby zapytać polskiego kibica, czego się najbardziej boi przed tym meczem, to najniższy kurs byłby na kartkę Jacka Góralskiego. Mówi pan o agresji, ja nie przypadkowo. Kibice od razu dzisiaj na czacie, kiedy zobaczyli Góralskiego w tych prawdopodobnych składach, mówią, nie no, znowu będziemy mieli czerwoną. Wybitna była ta konferencja Czesława Michniewicza po awansie ze Szwedami. Umówił się z Jackiem, tak? Umówił się, że jak będzie żółta kartka, to od razu go zmienia. A nie wykluczone, że dzisiaj błagał, będzie podobnie. Żeby dograł do przerwy. Tak? Nie wykluczone, że dzisiaj będzie podobnie, tak jest. I drugie zagrożenie, czy te dośrodkowania. Fajnie, że mamy napastników, którzy czekają na dośrodkowania. No ale na dośrodkowania Tymoteusza Puchacza to nie jeden już czekał i się nie doczekał. Tak bywało w niejednym meczu. No ja myślę, że to są zawodnicy, którzy no stać nas na kilka dośrodkowań bardzo dobrych, no bez przesady. Mówimy o poziomie reprezentacyjnym. I to też chyba jest po prostu sprawdzian, tak? Czy dajesz radę, w jakiej jesteś formie? Dokładnie, tak? Tego miejsca będzie więcej, bo dwójka napastników, nasi boczni obrońcy, w ogóle te boczne sektory powinny być tu więcej miejsca do budowania, czyli myślę, że plan będzie taki, żeby zawiązać w środku pola, przegrać przez środek, dograć do boku i dośrodkowywać, czyli grać takie, powiedzmy, środek bok i dośrodkowywać na dwójkę napastników, wysoko zbierać. Na pewno w defensywie no, będzie, ale to przy zespołach grających czwórką by był problem. Przy trójce jesteśmy w stanie po prostu łatwiej dwójką napastników, czy jeszcze Zielińskim podchodzić i zniwelować tą trójkę jeden na jeden, można powiedzieć, tak grając. Także ja tutaj nie widzę jakichś takich zagrożeń, ale jak to się mówi, to nie systemy grają, tylko ludzie grają i zobaczymy. No, trener chce sprawdzić. Mamy, można powiedzieć, czterech świetnych napastników, czy nawet pięciu, bo jest i Piątek, jest Milik, jest Świderski, jest Buksa, Lewandowski. No i nasi polscy zawodnicy też tutaj gdzieś tam ostatnio w Ekstraklasie fajnie się pokazują. Czy Łukasz Zwoliński, czy Karol Angielski. Także no, myślę, że fajnie wykorzystać ten potencjał w postaci tych napastników. Jeśli nie mamy tych skrzydłowych, no to trener tutaj takich typowych skrzydłowych. Pewnie będą mecze, gdzie zagramy na skrzydłach, tak, na oskrzydlenie, na podwojenie, czyli powiedzmy Grosicki plus jeszcze Puchacz, ale trener tutaj chce przećwiczyć taki wariant i myślę, że dobrze, bo nie ma co marnować czasu i na pewno jest to system, który na Mistrzostwach Świata może być stosowany często przeciwko drużynom grającym trójką środkowych obrońców.
Macieka, znając skład Walii, za chwilę będziemy łączyć się z Tomkiem Włodarczykiem, na pewno z którym też omówimy to, co się dzieje już na murawie, na boisku stadionu we Wrocławiu. Będziemy się łączyć z Michałem Trellą, z którym też taktycznie spojrzymy na to, co się wydarzy. No już Zigzag McQueen pisze, Piotr Stokowiec to przyszły selekcjoner, jestem tego pewny. W każdej drużynie robi solidny wynik i ma dużo sukcesów. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo nas cieszą. Nie wiem, ile szukaliście tych. Pierwszy, który mi się tu pojawił. Słuchajcie, Maciek, no właśnie, jakie zagrożenia niesie ta taktyka w kontekście Walii? Czy tak naprawdę to Walia musi czuć się zagrożona, bo wystawia rezerwy? Mi przychodzi od razu do głowy jedno nazwisko na naszych obrońców, którzy nie są może najszybsi na świecie, czyli Dan James z Leeds United. No tak, jak sobie popatrzymy na ten skład Walijczyków, to po pierwsze jest to skład rezerwowy, po drugie jest to skład złożony z wielu takich piłkarzy, którzy grają w Anglii na niższym poziomie rozgrywkowym, więc jeżeli byśmy sobie porównywali nazwiska, kluby i potencjał, no to pewnie ten skład Polaków jest dzisiaj po prostu zdecydowanie mocniejszy, ale to co mówisz, Daniel James, to był jeszcze za czasów Manchesteru United przede wszystkim piłkarz, który grał na skrzydle. Oczywiście był takim piłkarzem, który miał pojedyncze przebłyski, ale koniec końców uznali w Manchesterze, że pewnie pewnego poziomu nie przeskoczy i sprzedali go do Leeds, gdzie generalnie też miał być pierwotnie skrzydłowym, ale w związku z tym, że było bardzo dużo kontuzji, problemów zdrowotnych w tym sezonie w Leeds, no to w pewnym momencie stał się takim wysuniętym napastnikiem, nawet pojedynczo grającym wysuniętym napastnikiem, bo dzisiaj prawdopodobnie będzie grał jako partner dla Kiefera Moora, więc no faktycznie jest to zawodnik bardzo dynamiczny, bardzo szybki, taki szukający cały czas w linii z obrońcami prostopadłych podań. Tylko jeśli mówię o tych zagrożeniach, to pytanie, kto mu te prostopadłe podania dzisiaj będzie miał zagrywać, bo tak sobie spoglądam właśnie na linię pomocy, to Joe Morel czy Matthew Smith, no to nie są zawodnicy, których no nadzwyczaj powinniśmy się obawiać, czy którzy powiedzmy w tym angielskim futbolu klubowym mają jakąś wielką renomę. Jestem ciekaw bardziej na przykład Wesley'ego Burnsa, bo to jest co prawda zawodnik, który będzie dopiero debiutował w reprezentacji Walii, ale to jest taki skrzydłowy, który też co prawda na niskim poziomie ligowym, bo mówimy o League One, ale naprawdę miał bardzo dobre liczby w tym sezonie. To jest taki zawodnik, który już kiedyś był powoływany do reprezentacji Walii jako młody, zdolny zawodnik. On był w takiej szerokiej kadrze na Euro 2016, odrzucony tuż przed rozpoczęciem turnieju, kiedy trzeba było skreślać tych ostatnich zawodników. Teraz w wieku 27 lat wraca do kadry i będzie debiutował. Właśnie grał w League One, tam sporo goli, sporo asyst, więc no nie wiem, czy wielkie wyzwanie dla Tymoteusza Puchacza, bo nadal mówimy o zawodniku z trzeciego poziomu rozgrywkowego w Anglii, no ale przypadkowo się pewnie w tej kadrze nie znalazł. Też człowiek właśnie, który no potrafi robić dużo kłopotów na skrzydle, więc faktycznie Daniel James, no i Burns. Jestem też ciekaw, jak sobie poradzą obrońcy z Kieferem Mooren, no bo to jest taka uznana postać, powiedzmy. Kamil Glik sobie z nim poradzi. Tak, to jest właśnie taki idealny człowiek chyba do walki właśnie z tego typu napastnikami, bo jeśli ktoś ma wejść ciałem, powalczyć w górze, wygrać głowę, no to Kamil Glik wydaje się idealny, ale to jest taki człowiek, który powiedzmy o uznanej renomie na poziomie Championship, czyli drugi poziom rozgrywkowy w Anglii. Wracając jeszcze na chwilkę do Ekstraklasy, przypomniało mi się, jak na gali Ekstraklasy prowadzący zaczął od zdania, że za chwilę miną 3 miesiące, kierując się do trenera Michniewicza, pana pracy z reprezentacją, a trener Michniewicz, jak zawsze, jak to on czujny, mówi, a efektów nie widać. Jak pan ocenia te pierwsze 3 miesiące pracy selekcjonera Michniewicza, a może przede wszystkim, jakie wrażenie, czy pan by podjął podobne decyzje, jeżeli chodzi o tak liczną grupę zawodników na te aż 4 czerwcowe mecze, no bo sezon ligowy się skończył, piłkarze najchętniej już by pojechali na wakacje, a oni jeszcze muszą spędzić ponad pół miesiąca razem i rozegrać 4 mecze bądź co bądź o punkty, 4 ważne mecze. Pan też by zabrał aż 38 zawodników i zrobił taki solidny przegląd kadr już w kontekście mundialu? No ja myślę, że tak. No, trudno jest oceniać dzisiaj na jakiej podstawie. No, 3 miesiące pracy selekcjonera, jedno zgrupowanie, tak? I no jeden mecz kontrolny i mecz o wszystko. I na tej podstawie możemy tylko oceniać. No, wygraliśmy to, co chcieliśmy, tak? No bo to są i ogromne pieniądze, i splendor, no jedziemy na Mistrzostwa Świata, no to jest coś niesamowitego. Wiadomo, że przy tym był jeszcze splot takich okoliczności, a tu nie ma po czym oceniać po mediach społecznościowych spokojnie. No, na razie oceniamy ze Szwecji, czyli ocena jest bardzo dobra, tak? No, ocena jest bardzo dobra i widać, że trener tutaj jest zaangażowany, pracuje, ale wiemy dobrze, że no
teraz mamy pierwsze sprawdziany na to. Wiadomo, że zawód trenera, piękny zawód, ale weryfikuje go zawsze tabela, wynik i jak to się mówi, jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. W tym jest dużo chyba prawdy w tym powiedzeniu, bo nie wiem, czy pamiętacie te nastroje po meczu ze Szkocją, tym debiucie Czesława Pniewicza. Tam, inny, to zupełnie inaczej wyglądało niż wtedy po finale baraży ze Szwecją, więc to wszystko... Życie jest pełne frazesów, tak. Także to jest szczera prawda i tyle. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Trener selekcjonuje, wybiera zawodników potencjalnych. Ja myślę, że jest stworzony ranking na każdej pozycji. Sprawdza pod przyszłościowo też kadrę pod to, jak możemy grać, jak moglibyśmy grać. Ja się nie dziwię tym powołaniom, no bo trener powołuje zawodników takich, którzy gdzieś tam no, nie obrażą się, którzy chce z nimi popracować, poznać ich, zobaczyć, jak funkcjonują w grupie, ewentualnie kiedyś ich powołać. No, powołując, nie wiem, zawodników, dajmy na to takiego Adriana Mierzejewskiego, który też zrobił furorę w Chinach i tak dalej. W krajach arabskich. To już wiem, że to jest też zawodnik o uznanej marce, ale to już by trzeba było mieć jakiś konkretny plan na niego. Umiejscowienie go w drużynie i tak dalej, i tak dalej. Tak samo z innymi zawodnikami, którzy są nieźli, tak? Bardzo dobrzy. Ale trener buduje kadrę no, i mentalnie, i osobowo pod swój sposób grania, pod to, jak ta drużyna ma funkcjonować. Bo to nie jest tak, że taki też kolejny frazes, że w drużynie mają grać najlepsi. No mają grać odpowiedni. Tacy, którzy wybronią, tacy, którzy dośrodkowują, tacy, którzy wykończą. To zawsze wraca przy selekcji. To znaczy tak. W dwóch momentach. Kiedy poznajemy powołanych na te dwa tygodnie przed rozpoczęciem zgrupowania i kiedy poznajemy skład przed meczem. To często my, dziennikarze i kibice, zapominamy, że to nie chodzi o to, że to jest 11 najlepszych obecnie piłkarzy, tylko 11 takich, którzy stworzą najlepszą możliwie drużynę pod ten plan selekcjonera. Największa trudność dla mnie jako trenera była, jak zaczynałem pracę w Lechii Gdańsk, jak zaczynałem teraz drugi raz pracę, czy pierwszy raz w Zagłębiu Lubin, czy drugi raz, gdzie było mnóstwo zagranicznych zawodników. 40, 50 na kontraktach i trzeba było ich wyselekcjonować, trzeba było ich poznać i postawić na właściwych, wybrać tych właściwych. Także ta praca jest taka selekcyjna i mimo, że nieraz są dobrzy zawodnicy, bardzo dobrzy, nie wypełniają takich zadań, jakby się chciało. Ja pamiętam takiego zawodnika jak Sławczew, który był świetnym zawodnikiem, grał w pierwszym składzie, grał w uznanych klubach, ale na boisku często no nie trochę taką dezorganizację naprawdę. Chciał dużo, biegał wszędzie. Mnie to przeszkadzało, mnie to nie pasowało. I często się spotykamy z taką sytuacją, że stworzenie drużyny to jest ta największa trudność ze zlepku ludzi, wybraniu tych odpowiednich. Najpierw trzeba mieć plan, trzeba wiedzieć, co się chce zrobić i też jak się zrobić, jak to zrobić, jakich środków do tego użyć, jakich środków treningowych, jakich ludzi. I ta selekcja jest bardzo ważna. Także tutaj praca selekcjonera zaczyna się. Zdał świetnie pierwszy egzamin, bo po prostu ze Szwecją trzeba było wygrać. Trzeba było wygrać i zrobiliśmy to, można powiedzieć, przekonująco i to jest najważniejsze. A teraz zaczynamy nową historię i trener sprawdza dużo młodych chłopaków. Cieszy mnie to, bo też tak pojmuje polską piłkę, żeby stawiać na młodych zawodników. Dlatego dziwię się trochę takiemu, już skacząc na inny temat, ale trochę takie larum, które o polskiego młodzieżowca. Gdzie no, piłka jest dla młodych. Trzeba, ja rozumiem tak rozwój polskiej piłki, że trzeba stawiać na młodych polskich zawodników, zwłaszcza, dawać im szansę. Zwłaszcza, że nie jesteśmy Realem Madryt, który sobie kupi teraz najlepszych obcokrajowców. I niestety, jeśli niektóre kluby nie mają takich wizji i trzeba je trochę sztucznie przymusić do tego, to niestety to jest tylko jedyna droga, bo też musimy myśleć o polskich reprezentacjach młodzieżowych, o rozwoju polskiej piłki. Tak te efekty przyjdą za jakiś czas, ale jeśli ktoś nie
ma tego w DNA, no to niestety trzeba stwarzać im takie rozporządzenia, które... Sam dobrze o tym wiedział Czesław Michniewicz, będąc selekcjonerem reprezentacji młodzieżowej, jak zyskiwał na tym, że ten przepis był i że po prostu miał wybierać, mógł wybierać ludzi, którzy grają i których może obejrzeć w akcji, w realiach meczowych. Do selekcji selekcjonera Michniewicza, który ma do wyboru aż 38 piłkarzy, dzisiaj 15 poza kadrą meczową. Za chwilę wrócimy, ale możemy opowiedzieć jeszcze na chwilę o planach reprezentacji, o tym, jak przebiega to zgrupowanie. W poniedziałek reprezentacja się spotkała, była konferencja Czesława Michniewicza i Roberta Lewandowskiego, co pamiętamy doskonale. Po tej konferencji był trening i 32 zawodników, którzy brali w niej udział, podzielonych zostało na 8-zespołowe drużyny, które grały w sobie małe gierki na ćwierci boiska, na dwa kontakty, później na jeden kontakt. Możemy zobaczyć sobie zespół wygranych z tego pierwszego spotkania i już można było dużo wnioskować, bo wtedy już, to jest akurat ten zespół powiedzmy półrezerwowy, ale wtedy w jednym zespole grali Glik, Bereszyński, Góralski, Krychowiak, Zieliński, Klich, właśnie wszyscy ci jedni grali na tej samej ćwiartce. Wczoraj Czesław Michniewicz otworzył drugi trening, znowu w całości. Jutro już o 11:00 kolejny otwarty trening w całości, przynajmniej tak obiecuje trener, z powrotem w Warszawie i to będzie gra znowu taka duża, poważna, z sędziami 11 na 11, z wykorzystaniem przede wszystkim oczywiście tych, którzy nie zagrają dzisiaj w większym wymiarze czasowym. Co pan na taką otwartość selekcjonera, bo no to ja myślę, nowum. Ja myślę, że to są takie spotkania selekcyjne. Oczywiście trener jest otwarty, pokazuje, ale myślę, że zaczną się mecze o stawkę. Czyli im bliżej Mistrzostw Świata, tym będzie więcej zamykania tych treningów. Będzie więcej treningów taktycznych, stałych fragmentów gry i wtedy będzie to zamykane. A teraz myślę, że no piłka jest dla kibiców, dla dziennikarzy są tym, powiedzmy, tym transportem tych wiadomości do kibiców. Dlatego myślę, że trener to rozumie i potrzeba nam pokazywania, żeby zobaczenia tego, jak to funkcjonuje. A propos tych małych gier, no zazwyczaj tak się zdarza, że te małe gry wygrywają zawodnicy defensywni, którzy walczą. I stąd też dzisiejszy ten skład, gdzie no trener też to rozumie, że jednak mamy dużo walczaków, zawodników biegających. Żeby zrobić wynik, no najpierw trzeba stanąć do walki, trzeba grać w piłkę, ale trzeba też biegać, trzeba walczyć, trzeba podjąć rękawice, a taki artyst trzeba zostawić no, takim zawodnikom jak Zieliński, jak Lewandowski, bo za dużo tych artystów... Zieliński też z Akademii Zagłębia, tylko przypomnijmy. Lista była zawodników, no tak, których tak. Wymienił wyższy. Jak Zieliński, no, można powiedzieć, że tutaj, no i czy Buksa, czy Piątek, no wielu zawodników tak przeszło tę szkołę rzeczywiście zagłębiowską. Wspomniał pan Jagiełłę, który grał dużo u selekcjonera Michniewicza w młodzieżówce. Jarosław Jach też ucierał się reprezentację, później gdzieś ta kariera klubowo powiedzmy poszła nie tym torem. Wspomniał trener o stałych fragmentach gry, to jest też na pewno rzecz, na którą trzeba uważać, bo oni mnóstwo goli strzelają po stałych fragmentach. W eliminacjach ten procent goli właśnie strzelanych w ten sposób był u nich bardzo wysoki, byli jedną w ogóle z najlepszych drużyn pod tym względem w tej strefie europejskiej, a to też były takie rzeczy, szczególnie jeszcze za kadencji Paulo Souzy, po których sporo goli traciliśmy, więc być może się to zmieni teraz, ale to też jest ciekawe, jak sobie dzisiaj ze stałymi fragmentami poradzimy, bo Walijczycy są w tym mocni. No i to jest właśnie budowanie drużyny. Też trzeba pamiętać, że mecz można przegrać szybko poprzez stałe fragmenty gry i też trzeba mieć zawodników, którzy w tym elemencie są mocni. Aczkolwiek w przerwie reprezentacyjnym byłem z żoną na takim wypadzie krótkim do Madrytu i akurat mieliśmy rocznicę ślubu. No to gdzie można jechać, jak nie na mecz Realu Madryt? Ale to był pomysł żony. Z Granadą grali. I mecz taki bardzo trudny i to, co mi się rzuciło w oczy, Granada grała bardzo dobrze. Miała dużo wysokich zawodników. Wymęczyło w 80 bodajże 6 minucie Asensio bramkę z dystansu na 1-0, ale no męczył Real. Wielu zawodników niskich, można powiedzieć Alaba to też nie jest wysoki zawodnik na grający.
stoperzy w Realu Madryt. No nie zawsze się to sprawdza. Dziwiło mnie to, że tak niski zespół właśnie Real ma i nie boi się grać. Trochę drżałem o ten wynik z Granadą, a mimo to wybronili te stałe fragmenty gry i dalej Real trzymał tą taką linię. Pamiętamy, że zawsze Barcelona miała jeszcze we wcześniejszych latach niezbyt wysoką drużynę, a mimo to udawało im się wybrać te stałe fragmenty gry. No jest to temat taki kolejny do otwarcia, bo widzieliśmy Manchester City, jak męczył się w Lidze Mistrzów, szczególnie w tych decydujących meczach, gdzie no brakowało im kogoś takiego jak Benzema. Także no różne są historie. A propos stałych fragmentów gry i ich zdęczenia, to przecież pamiętamy mecz ze Szwecją, kiedy strzeliliśmy gola na 2-0 po kontrze i później mieliśmy jedną po drugiej kolejne okazje. To były głównie okazje po rzutach rożnych, po dośrodkowaniach. Dzisiaj się mówi, nawet gdzieś słuchałem dyskusji wracania od tego meczu, jak my wtedy na nich siedliśmy, że oni się wyratowali, że to było tylko 0-2, a tak naprawdę to były głównie sytuacje właśnie po stałych fragmentach gry, kiedy Szwedów ratował bramkarz Robin Olsen. To też pokazuje, że nie to jest... Pierwszy gol też po stałym fragmencie. Poczekaj, przypomnij mi, jak padł pierwszy gol. A, no tak, no stały fragment. Tak, ale mamy Kamila Glika, który chyba jest najlepszym specjalistą. Ale Jan Bednarek sporo goli w tym sezonie Premier League strzelił. Dokładnie. Tak. Chociaż oni tam mają akurat znakomitego Jamesa Ward-Prowse'a, który w zasadzie może kogoś trafić w głowę i po prostu. Ja taka myśl mi jeszcze, bo gdzieś mi to ucieknie, przechodzi przez myśl. Ostatnio graliśmy przeciwko Lechii Gdańsk. No niezłe zawody, zakończone tylko remisem. Lechia oddała jeden celny strzał. A miała w podstawowym składzie i Zwoliński, Flavio, i później jeszcze Sezonienko, Diabate. I ilość tych napastników wcale nie musi oznaczać to, że będziemy grali skutecznie, że będziemy grali z dużą ilością też sytuacji bramkowych. Mecz 3-4-3, drugi mecz za kadencji Paulo Sousy, jak wychodzimy na Legii na Andorę, gramy z napastnikami Milik, Piątek, Lewandowski i my tam mamy pół sytuacji. Musi nas ratować Robert Lewandowski. Tutaj mamy, ja mówię, to jest system, który no ma sprawić, że będziemy utrzymywać się przy piłce, czy będziemy budować tę grę, że będziemy operować dobrze piłką i finalizować to właśnie Buksą i Lewandowskim. Zobaczymy, jak z tego wyjdzie, bo też doświadczałem tego systemu i też zresztą z Lechią na początku poprzedniego sezonu zaczynaliśmy, pamiętam, mecz na Warcie w takim rąbie, w takim diamencie i też właśnie chciałem zmieścić Flavio i Zwolińskiego w jednym składzie. Wygraliśmy. Byłem na tym meczu, bardzo dobry mecz Zwolińskiego, pamiętam. Tak, ale nie stwarzaliśmy za dużo sytuacji, także ta ilość napastników w pierwszym składzie na boisku nie no jest tylko oczywiście w football managerze jest tak, że im więcej narzucisz napastników, tym większa też, okazja. Też nie do końca. Ja myślę, że dużą rolę odgrywa tutaj przygotowanie też do... No można w dwójnasób to na to patrzeć. Czy zagrać właśnie w takim systemie, czy w innym, czy może doszlifowywać jeden system i niezależnie jak przeciwnik gra, my gramy, wzmacniamy i budujemy, bo na pewno myślę, że tutaj pan Tomaszewski jest za opcją taką, że Polska to jest Polska, mamy grać w takim systemie i Jan Tomaszewski na pewno jest tutaj zwolennikiem jednego systemu, nie kombinowania, a z drugiej strony no piłka się rozwija. Ja mogę też powiedzieć ze swojego podwórka, gdzie też tę końcówkę mieliśmy bardzo trudną i też zagraliśmy, można powiedzieć, w jednym systemie, przechodząc takie 4-3-3 i też zamierzałem przeciwko Rakowowi zagrać właśnie w takim diamencie, o ile Polska dzisiaj w tym diamencie zagra, ale wydawało mi się, że to będzie najlepszy system na Raków. Ale świetny mecz zagraliśmy z Lechią, później poprawiliśmy z Radomiakiem, no i już nie chciałem mieszać w drużynie, bo jednak no po co coś zaburzać, coś dobrze funkcjonującego. Także no tutaj selekcjoner, sztab musi dobrze to czuć, co jest najlepsze dla polskiej reprezentacji. Czy dogrywać jeden skład, czy kombinować, czy znowu, żeby nie przekombinować, czy zmarnować na te sparingi, na eksperymenty, czy szukać no takiego naszego jednego systemu i wokół tego się obudowywać i to doskonalić i dobierać tylko wykonawców. To jest futbol i pewnie będzie, zdania będą podzielone i myślę, że to jest fajne, każdy może zabrać. Jasne, że tak, ale zawsze najbardziej ekscytują nas personale, więc a propos wykonawców, mamy dzisiaj w wyjściowym składzie jednego debiutanta, Kamila Grabary, dwóch potencjalnych na ławce i to są przedstawiciele Ekstraklasy, więc do was panowie pytanie, jakie wrażenie w tym sezonie Ekstraklasy zrobili na was
Mateusz Wieteska, który chyba grał wszystko to, z czego go znamy, i Kamil Pestka, czyli też człowiek, zresztą obaj ludzie Czesława Michniewicza z młodzieżówki. Kun dzisiaj poza kadrą meczową, więc jeszcze poczeka na ewentualny debiut, jeżeli chodzi o przedstawicieli ekstraklasy. Ja myślę, że zawodnicy właśnie mają takie swoje fazy rozwoju, eksplozji formy, dostosowania drużyny, systemu, dotarcia trenera do zawodników. Wiemy, że Pestka zaczynał ten sezon i wcześniej też u Michała Probierza też nie był takim podstawowym zawodnikiem i ten sezon zaczynał również na ławce. Wchodził, wywalczył sobie później dopiero miejsce w składzie. Też był rzucany taki pomiędzy wahadłem, a grając na stoperze, a grając jako wahadłowy. Okazało się, że jest też potrafi być zawodnikiem skutecznym, no grał u trenera Michniewicza. No trener Michniewicz to czuje, ale widać, że ten zawodnik rośnie, że po jego mowie ciała, jak jest pewny, jak zdobywa bramki, mimo że jest lewonożny prawą nogą, między innymi w meczu z Zagłębiem Lubin tę jedną bramkę zdobył właśnie zamykając akcję z prawej, prawą nogą. Także widać, że zawodnik rośnie, trener go czuje, ma dobrą taką mowę ciała i jest w dobrej formie. Świetne parametry fizyczne, może zagrać na każdy, widać na różnych pozycjach i widać, że trener to czuje i trzeba zaufać selekcjonerowi. Zna również Wieteskę, gdzie pewnie z Wieteska ma tyle samo zwolenników, co i przeciwników, że to jest taki średni zawodnik, który ale jednak no, potrafił odgrywać rolę, potrafił zaprowadzić Legię do w europejskich pucharów i tam jeszcze awansować z grupy. A z drugiej strony można powiedzieć, że też omal nie uczestniczył w tym, żeby Legia zamieszała się w spadku. Także te zdania będą podzielone. Selekcjoner go zna i trzeba mu zaufać. I to jest jego selekcja, ma do tego prawo. Niech wybiera tych najlepszych, tych pasujących do koncepcji i zobaczymy, czy z tej mąki będzie chleb. Maciek, a ty właśnie, którego ty byś chciał zobaczyć może z tych zawodników, których mamy choćby na ławce rezerwowych, bo jest tu parę ciekawych nazwisk, ale proszę. Wiesz co, ja tylko jeszcze uzupełniając to, co trener mówił, a propos tej lewej obrony, to mam nadzieję, że łącznie po tych czterech meczach wreszcie będziemy trochę mądrzejsi. To znaczy mam wrażenie, że to jest taka pozycja, wokół której cały czas toczy się dyskusja i tam nie ma żadnej hierarchii, bo tak naprawdę nie wiadomo. Ale wypadli nam jeszcze Reca, wypadł nam Reca, Rybusa sytuacja była niejasna jeszcze do niedawna, przedłużył kontrakt. A propos, bo my tu sobie gadu, a świat piłki się nie zatrzymuje. Real Madryt w tym momencie poinformował o pożegnaniu z Garethem Bale'em, tak jak Manchester United dzisiaj z Polem Pogbą, a Wisła Kraków potwierdziła, że Jerzy Brzęczek będzie jej trenerem w przyszłym sezonie. W pierwszej lidze, to już oficjalnie. To tak a propos trenera, od którego zacząłem dzisiejsze studio, czyli tego, który prowadził nas w ostatnich edycjach Ligi Narodów. Ale wracamy do tych personaliów. Kogo ty byś chciał dzisiaj może zobaczyć, szczególnie sprawdzić u boku tych najlepszych polskich piłkarzy? Są dwa takie nazwiska się tutaj dla mnie wyróżniają. To z jednej strony Jakub Kamiński, bo to był zawodnik, który dotąd chyba raz tylko zagrał w reprezentacji Polski. Jeśli dobrze kojarzę, w tym meczu z San Marino. No tak. I wtedy takie przeciętne recenzje, jeśli nie słabe zebrał, nawet jeśli można zebrać słabe recenzje po tak wysoko wygranym meczu, to pamiętam, że nie był oceniany za zbyt rewelacyjnie, a to jest taki zawodnik, który przed chwilą zdobył Mistrzostwo Polski z Lechem, zaraz będzie grał w Bundeslidze, więc na pewno też ciekawy czas przed nim, szczególnie biorąc pod uwagę tę niełatwą sytuację na skrzydłach. No i tu też chyba nie będę jakiś bardzo oryginalny, czyli Nikola Zalewski, czyli ten człowiek, o którym się mnóstwo mówiło, zresztą nie ma co dziwić się, że tak się działo, bo jeśli José Mourinho zachwyca się tak młodym zawodnikiem z Polski i stawia na niego w finale europejskich pucharów, stawia w Serie A, no to myślę, że naturalnie jest to, że też chcemy go zobaczyć w reprezentacji. Być może nawet nie na lewym wahadle, tak jak się o tym często mówiło, tylko może troszkę w innej roli, bardziej w środku boiska ustawiony, bo też tak wspominał Czesław Michniewicz, że niekoniecznie on nawet będzie go traktował jako wahadłowego, być może trochę na innej pozycji. Tak czy siak dobrze byłoby go zobaczyć właśnie na boisku, na tle też tej mocnej
mojej drużyny, bo nie lubię, nie przepadam za takimi sprawdzianami zawodników, jeśli tam jest taki miszmasz i w ogóle rzucamy nagle do jednej drużyny 8 zawodników przypadkowych i próbujemy ich oceniać. Nie, myślę, że dużo łatwiej jest ocenić, jeśli mamy taki trzon zachowany i wrzucimy jednego, dwóch piłkarzy. Więc jeśli mnie pytasz, no to Jakub Kamiński i Nikola Zalewski to są tacy ludzie, chyba których by był najbardziej ciekaw i najbardziej, mam nadzieję, że się pojawią. Myślę, że są też mocnymi takimi kandydatami do tego, żeby wejść, bo obaj dobrze kończyli sezon, tak po prostu byli w wysokiej formie. Zalewski grał całkiem jeszcze niedawno przecież w finale Ligi Konferencji Europy, Kamiński też do końca w Lechu, więc fizycznie chyba żadnych kłopotów nie mają i myślę, że po prostu na boisku się pojawią, mam nadzieję przynajmniej. Jakub Kamiński odchodzi do Wolfsburga, Adam Buksa do Racingu Long i tam będzie kolegą klubowym Łukasza Poręby. Jak sobie poradzą obaj dżentelmeni we Francji, pana zdaniem? No na pewno bardziej doświadczony jest tutaj Buksa i to jest bardzo trudna liga. Widziałem na żywo wiele meczów w Ligi Francuskiej. Tempo niesamowite i bardzo, bardzo wymagająca. No cieszę się, że odchodzą zawodnicy do tak silnej ligi. Wcześniej udało mi się przygotować Karola File do Strasburga, gdzie też można powiedzieć, że no nie zginął, tak? Na początku grał, potem ta rywalizacja sprawiła, że gdzieś tam wypadł, ale cały czas był, wchodzi i świetnie sobie radzi. Także no myślę, że dobre miejsce. Na pewno Łukasz nie będzie miał łatwo, bo środkowy pomocnik od niego się już wymaga no, wielkich umiejętności. Na polską ligę można powiedzieć, że w końcówce świetnie się zachował, grał do końca, mimo że już kontrakt już tam był podpisany, ale myślę, że fajna osobowość, fajny mental. Sam jestem ciekaw i tych moich zawodników, którzy gdzieś tam grają, bo i też mam doświadczenie świeże z Mateusza Żukowskiego, no, który na razie przepadł, no co tu no, dużo przepadł, mówić. Ale niełatwo rywalizować James Tavernier, to jest kawał Ale mimo wszystko jest to jednak no, duży transfer i to jest klub, który widzimy, gdzie jest. I kto go trenuje. I też myślę, że to też dobrze świadczy. Podobne zresztą miałem doświadczenia, gdzie trudno jest znaleźć dzisiaj bocznego obrońcę. Przemieniliśmy Żukowskiego, bo często jako polski trener też spotykam się z taką sytuacją, polski zawodnik nie umie albo nie może. No, ma ograniczenia, nie wiem, nie umie grać głową, lewą nogą, czy ma jakieś... No, ja nie mogę z tym nic nie zrobić, tylko po prostu no, muszę podjąć jakieś działanie, jakichś środków, jaki kanał komunikacyjny z nim nawiązać, jak budować tę jego pewność siebie, żeby jednak mógł, żeby się wydawało, że nie może, tylko może inaczej, może zmienić system, może zmienić mu pozycję. I tak było w wypadku Karola Fili. Tak było praca wypadku... trenera to poszukiwanie. Poszukuje Czesław Michniewicz trener, że pozwoli trener, że odejdziemy już od potencjalnych reprezentantów, skupmy się na tych obecnych. Tylko jeszcze jedna rzecz, Fabrizio Romano o polskim transferze. Dawaj, informuję. Szybko. Marcin Bułka do Nicei, permanent deal. Bardzo nas to cieszy, a teraz już zaglądamy do Tomka Wodarczyka. Mieliśmy się połączyć, ale internet na stadionie we Wrocławiu na to nie pozwolił, ale Wodar jest tak pracowity, że nagrał sobie takiego paralife'a, jak to mówi się w slangu telewizyjnym, którego teraz dla was wypuszczamy prosto z trybun Stadionu Miejskiego we Wrocławiu nasz reporter. W jego tle rozgrzewka tych obecnych reprezentantów Polski, którzy już za chwil parę zagrają z Walią. Halo Wodar. Witamy serdecznie z Wrocławia, gdzie już dziś rozpoczynamy zmagania w Lidze Narodów. Mecz Polska-Walia w składzie od pierwszej minuty takim, jaki zapowiadaliśmy, czyli między innymi z Kamilem Grabarą debiutującym w bramce biało-czerwonych po znakomitym sezonie. 44 mecze w barwach Kopenhagi w ostatniej kampanii, 22 czyste konta, fantastyczne recenzje zbiera ten młody golkiper. No i zobaczymy, jak tutaj zaprezentuje się we Wrocławiu. Kibice domagali się na Dolnym Śląsku, aby wreszcie od pierwszej minuty wystąpił tutaj Robert Lewandowski, bo również z tym było i jest kapitan kadry razem z Adamem Buksą, ustawiony w dwójce napastników. Czesław Węgiewicz zdecydował się na formację 4-3-1-2, więc to powinien być futbol dość ofensywny, powinien być futbol, w którym będziemy dużo wymieniać
wymieniali piłkę w środku pola i pewnie oddawali ją do takich fałszywych wahadłowych, czyli w dzisiejszym spotkaniu Tymoteusza Puchacza i Bartosza Bereszyńskiego. Oczywiście jest to mecz bardzo ważny, otwierający te zmagania w Lidze Narodów. Walia bardziej myślami już przy finale baraży, więc warto to spotkanie wygrać, bo ono znacznie przybliży nas do utrzymania w tych rozgrywkach w najwyższej dywizji. A te rozgrywki nie są wcale bez znaczenia, bo gdybyśmy potknęli się w eliminacjach do Euro 2024, to oczywiście mamy zagwarantowane co najmniej baraże, aby postarać się o wyjazd na Mistrzostwa Europy. Więc zaczynamy poważne zmagania, poważne rozgrywki tutaj w popołudniowy czas we Wrocławiu. Czesław Michniewicz zapowiedział też, że wykorzysta wszystkie 5 zmian. Być może w drugiej połowie zobaczymy kolejnego debiutanta, może za Tymoteusza Puchacza właśnie będzie nim Kamil Pestka. Więc na razie to tyle. Ja jeszcze powiem, że zawodnicy po tym meczu od razu wracają do Warszawy. W czwartek odbędzie się sparing wewnętrzny z drużyny. Będą złożone z zawodników, którzy nie wystąpili w tym meczu albo wystąpili w bardzo krótkim wymiarze czasowym. Piątek i sobota wolne, a później już przygotowania do spotkań z Belgią i Holandią. Tyle na teraz z Wrocławia. Oddaję wam głos do studia. Dziękujemy za ten meldunek Tomka Włodarczyka. Postaramy się już na żywo, tak na 100% połączyć po meczu, bo oczywiście zapraszamy was na nasz live pomeczowy zaraz po ostatnim gwizdku, czyli około godziny 20. A teraz już tak naprawdę na żywo łączymy się z Michałem Trelą, dziennikarzem Nuance Sport, który zajmuje się głównie ekstraklasą właśnie, ale który uważnie pod względem taktycznym śledzi każde spotkanie reprezentacji Polski. Michał jest z nami. I ja przypomnę na szybko, Michał, pozwolisz, skład reprezentacji i zapytam się zaraz, czego ty po tym składzie się spodziewasz. No więc Czesław Michniewicz dzisiaj do gry desygnuje Kamila Grabarę, Bartosza Bereszyńskiego, Kamila Glika, Jana Bednarka, Tymoteusza Puchacza, Grzegorza Krychowiaka, Jacka Góralskiego, Mateusza Klicha, Piotra Zielińskiego i w ataku Adama Bukse i Roberta Lewandowskiego. Co ten skład oznacza i czemu taki, a nie inny? To znaczy, Czego spodziewasz się dzisiaj po tym meczu? Czego ten mecz będzie od reprezentacji Polski wymagał, żeby to ładnie spiąć? Jaką Polskę dzisiaj zobaczymy? No, wygląda mi na to, że to na ustawienie nie tak często oglądane obecnie z rąbem w środku pola, czterech środkowych pomocników. No i myślę, że tutaj właśnie przewagę w środku pola będzie chciał liczebną osiągnąć trener Czesław Michniewicz. Tutaj spróbować zdominować rywali. Nie ma typowych skrzydłowych w tym składzie, więc na pewno bardzo ofensywna gra bocznych obrońców. No i dobrze, podoba mi się to, że jest dwóch napastników, że nie porzucił tego rozwiązania Czesław Michniewicz, które akurat całkiem dobrze wyglądało u Paulo Sousy, pewnie Robert Lewandowski schodzący częściej do rozegrania, no a Adam Buksa grający w polu karnym, tam gdzie się czuje najlepiej. Myślę, że tak to powinno wyglądać. A co ty byś chciał dzisiaj zobaczyć w wykonaniu reprezentacji Polski? To znaczy, czy chciałbyś znowu w końcu może bardziej zobaczyć reprezentację Polski dominującą nad rywalem, taką jak powiedzmy z końcówki meczu ze Szwecją? Czy jednak to będzie taka bardziej pragmatyczna, zadaniowa drużyna klasycznego Czesława Michniewicza, posługując się oczywiście niekorzystną dla naszego selekcjonera kalką? Nie wiem, czy nie, aż taką niekorzystną. Mimo wszystko mam wrażenie, że jeśli bierze się konkretnego trenera, to pod to, żeby wykorzystać jego najlepsze cechy. A najlepsze cechy Czesława Michniewicza jako trenera to jest właśnie porządek taktyczny, dyscyplina, to, że każdy wie, co ma robić, wie, jak się przesuwać, że są trzymane odległości odpowiednie. Więc nie mówię, że w tym meczu to bym najbardziej chciał zobaczyć. Natomiast wiadomo, że ten mecz ze Szwecją to był tylko początek, danie sobie przepustki do tego, żeby mógł Czesław Michniewicz budować tę reprezentację, i chciałbym, żeby po tych czterech meczach, żeby po wrześniowym zgrupowaniu, żebyśmy mogli powiedzieć, że ta drużyna gra w sposób uporządkowany, powtarzalny, że wiemy, czego się spodziewać po reprezentacji, że nie będzie już takiej huśtawki, jaką mieliśmy, że kadra może zagrać na 1000 różnych sposobów i kompletnie nikt, łącznie z samą reprezentacją, z samymi zawodnikami, nie wiedział, jaka reprezentacja wyjdzie w następnym meczu, więc mam nadzieję, że mecz z Walią to jest początek drogi do tego, żeby skończyć z chaosem w kadrze.
Tego byśmy bardzo chcieli. A czy patrząc na naszą ławkę rezerwowych, wyobrażasz sobie, że dojdzie na przykład do zmiany ustawienia? Bo tak naprawdę patrząc na potencjalnych stoperów, to mamy tylko Wieteskę tudzież Kędziorę, gdybyśmy mieli przejść na grę trójką w obronie. Czy jednak raczej spodziewasz się, że będziemy grać do końca tym, co tutaj mamy na papierze? Myślę, że może być zmiana ustawienia, ale niekoniecznie w obronie, że może właśnie z biegiem czasu albo z jakimś klasycznym skrzydłowym zagra Czesław Michniewicz, albo inaczej poukłada środek pola niż wyjściowo. Natomiast rzeczywiście ten zestaw personalny, który jest dzisiaj, raczej ogranicza możliwości grania trójką z tyłu akurat w tym konkretnym meczu. Ostatnie pytanie zatem do meczu, już ostatnie minuty właśnie rozbrzmiewa Mazurek Dąbrowskiego. My dzisiaj sporo miejsca poświęciliśmy piłkarzom z Ekstraklasy czy potencjalnym reprezentantom. Czy ty może dostrzegasz w Ekstraklasie na podstawie ostatniego sezonu kogoś, kto ma duże szanse, żeby się w przyszłości w kadrze znajdować, w tej najbliższej przyszłości, a dzisiaj jeszcze się w niej nie znalazł? Czy ktoś jeszcze z Ekstraklasy zasługuje na to, żeby dać mu szansę? Oj, mam wrażenie, że Ekstraklasa zrobiła się bardzo wydrenowana, że zawodnicy wyjeżdżają szybko i a ci, którzy mają się tutaj wyróżniać, a jeszcze nie wyjechali, no to już są w reprezentacji, więc szczerze mówiąc nie widzę oczywistego kandydata. Jeśli miałby być ktoś z reprezentacji, to musiałby to być ktoś w stylu Krzysztofa Mączyńskiego, czyli pociągnięty przez selekcjonera w sposób nieoczywisty do reprezentacji. No bo takich oczywistych kandydatów to albo nie ma, albo już są w tej reprezentacji. No dobrze, Michał, dzięki na razie, bo już za chwilę rozpoczyna się to spotkanie. Zobaczymy jeszcze, bo pewien znany piłkarz ma zostać oficjalnie pożegnany z reprezentacją, ale o tym za chwilę. Na razie Michałowi dziękujemy, odmeldowujemy się. Słyszymy się oczywiście po meczu, również kiedy podsumujemy sobie to, co zobaczymy na murawie dzisiaj. Tym piłkarzem, o którym mówię, jest ulubieniec trenera Sławomir Peszko, ale nie wiem, czy ostatecznie doszło do tego pożegnania. Doszło, były zdjęcia. A, były z tego obrazki. Dobra, to już było w takim razie przed hymnami. Teraz już mamy, piłkarze wychodzą na murawę. My mówimy wam dzięki za dziś. Trener Zagłębia Lubin Piotr. Dzięki za teraz. Spokojnie. Trener Zagłębia Lubin Piotr Stokowiec był z nami przed meczem i Maciej Łuczak w tym samym gronie. Dziękuję. Widzimy się po meczu. 20:00. Tutaj YouTube Meczyków. Omówimy sobie to, co zobaczymy dzisiaj w wykonaniu reprezentacji Polski w meczu z Walią do boju biało-czerwoni. Robimy to dla sportu. Na mecz pełen emocji zaprasza sponsor Leroy Merlin, oficjalny sponsor reprezentacji Polski.